W internecie pojawiły się spore wycieki na temat nadchodzących nowości w kolejnym sezonie czwartym i trafią one równo z jego startem. W ostatnich dniach do gry została wprowadzona kolejna aktualizacja, a poza tym mamy sporo nowości i nagród dla wszystkich graczy. Cześć wszystkim, z tej strony Niekto Innek, kod Mikao i witam was na odcinku z nowości i sezonu czwartego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu. Kursu, ...a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 300 Fałdolców, ...to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kod kicia tak jak te kozaki... ...i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak większość z was na pewno bardzo dobrze wie... ...w każdy i to dosłownie każdy wtorek do Fortnite'a są wprowadzane aktualizacje... ...i czasami dostajemy dużą aktualizację, a czasami małą, która dodaje kilka pojedynczych nowości. Jak się okazuje w ostatni do gry również została wprowadzona aktualizacja, tylko tym razem była to mała, która nie wprowadziła jakoś ogrom nowości, ponieważ do gry został dodany tylko jeden pojedynczy przedmiot i macie go teraz na ekranie. Tak dokładnie widzowie, na podstawową wyspę do gry zostaje przywrócone kraszpady, czyli te poduszki, dzięki którym o wiele łatwiej jest się przemieszczać po wyspie i była to dosłownie jedyna nowość jaką Fortnite dla nas przygotował w tej aktualizacji. A i zapomniałbym jeszcze jeszcze dodać, że poza nowym przedmiotem na wyspie otrzymaliśmy również nowe ścieżki jamowe. Ale wydaje mi się, że ten temat nie był dla Was aż taki ważny, ale wolałem tutaj o tym wspomnieć, bo też jest to nowość w tej aktualizacji. Teoretycznie aktualizacja ta powinna dodać kilka dodatkowych rzeczy, ale nie zostały one dodane przez to, że Fortnite jest obecnie na wakacjach i wracają już w ten piątek teraz. Tak więc, dopiero kolejna aktualizacja powinna dodać trochę więcej ciekawych rzeczy. A i pamiętajcie, że kolejna wielka aktualizacja zostanie wprowadzona do Fortnite dopiero 23 lipca, czyli na sam koniec tego miesiąca. Tak więc, kolejne aktualizacje, które będą trafiały do gry, również będą. Małe, a nie duże, tak jak zawsze. Teraz jednak przejdziemy sobie do kolejnego tematu, który dotyczy nowości, jakie zostaną wprowadzone do Fortnite w kolejnym sezonie i pierwsza z nich trafi do gry równo z jego startem, a druga nowość trafi zaraz na samego koniec, jakoś w październiku. Cały ten temat został nam podany przez likera Hejpexa na Twitterze, który napisał nam wycieki skórek Icon Fortnite, a dalej mamy informacje na temat dwóch takich skinów i pierwsza skórka to Kolumbia. Piosenkarka, ta, którą macie na ekranie. Piosenkarka ta ma zostać wprowadzona do Fortnite z okazji nowego sezonu muzycznego, który, według najnowszych informacji, trafi do gry dosłownie tego samego dnia co nowy sezon czwarty, o czym dał nam znać właśnie Hypex. Lecz kochani, jest tam coś jeszcze. Poza tym, że poznaliśmy całą datę tej współpracy i tak naprawdę nowego sezonu muzycznego, mamy tam jeszcze informację, że piosenkarka ta, tak samo jak Metallica, będzie miała swój. Własny koncert w Fortnite i będzie to swojego rodzaju mniejsze wydarzenie. Pamiętajcie, że nie ma informacji, aby był to wielki koncert, tak więc nie nastawiajcie się na to, że będzie to taki koncert jak od Travisa, Marshmallow czy Ariany, ponieważ takie rzeczy są obecnie tworzone w trybie kreatywnym, a nie na głównej wyspie. Co ważne w tym wszystkim, poza tym, że dostaniemy nowego skina Icon od tej piosenkarki i koncerty do gry trafi jeszcze druga jej wersja do sklepu, dostaniemy nową scenę główną, nowe instrumenty, nowe ścieżki jamowe oraz nowy karnet z nagrodami. Karnet ten będzie zawierał dwie ścieżki, jedna z nich będzie darmowa, druga płatna i w tej darmowej zdobędziecie takie mniejsze przedmioty, a w tej płatnej dostaniecie jedną z wersji skórki tej piosenkarki i będzie on kosztował około 1000 1800 V -dolców. To, co przedstawiłem wam tutaj, zostanie wprowadzone do gry równo ze startem nowego sezonu czwartego. Więc będzie to tak naprawdę pierwsza nowość, jaką znamy, i trafi do gry zaraz po wystartowaniu nowego sezonu. A kolejna nowość zostanie wprowadzona zaraz w październiku. A mianowicie, według informacji od tych samych osób, poza tym, że mamy szczegóły o tej piosenkarce, mamy również informacje na temat kolejnego artysty, który pojawi się zaraz po niej, a jest to oczywiście. Snoop Dog, o którym mamy dokładnie te same informacje. W jego wypadku wiemy, że zostanie on dodany do gry 3 października, czyli niecały miesiąc przed wprowadzeniem do gry rozdziału drugiego, a żeby to było mało, tak samo jak w przypadku tej wcześniejszej piosenkarki, dostaniemy taki mini koncert w samym Fortnite. Tutaj również nie wiemy, czy odbędzie się on na wyspie, czy może jednak odbędzie się on na trybie kreatywnym, ale ważne jest to, że coś takiego się pojawi i według samych likerów obydwa koncerty mają być bardzo podobne, do tego od Metaliki. W przypadku współpracy ze Snoop Dogiem do gry również trafią takie same nowości jak przy każdym innym sezonie muzycznym i pierwsza podstawowa to oczywiście jego skórka w sklepie, a druga w karnecie, nowa scena główna, ścieżki, koncerty i karnet z nagrodami. Poza karnetem otrzymamy jeszcze nowe instrumenty i ogrom innych ciekawych rzeczy, które na 100% spodobają się Wam wszystkim bardzo mocno, ja sam Osobiście najbardziej nie mogę się doczekać tej współpracy, bo wydaje mi się, że będzie ona fajna. Co też ważne widzowie, o czym nie wspomniałem jeszcze wcześniej, możemy się również spodziewać, że w trybie podstawowym też pojawią się jakieś zmiany związane z tymi artystami i chodzi mi tutaj o jakieś pojedyncze przedmioty, nowe lokalizacje i inne fajne nowości. W tym wypadku Fortnite ma bardzo duże pole do stworzenia czegoś fajnego oraz przy okazji mają jeszcze sporo czasu, aby jakoś nas zaskoczyć i pierwszych szczegółów w tych tematach spodziewajcie się dopiero kilka dni przed ich wprowadzeniem mnie osobiście nadal ciekawi fakt tego, że jednego dnia otrzymamy start sezonu czwartego i jednocześnie nowy sezon muzyczny, ponieważ doda nam to ogrom nowości w jednym momencie, ale to co dokładnie tam trafi i jak to będzie, my graczy dopiero poznamy. A i tak dodam, że jeżeli interesuje was temat kolejnego sezonu czwartego i jego pozostałych nowości, poza tymi, które przedstawiłem wam tutaj, to polecam sobie zobaczyć dokładnie te odcinki tutaj, bo znajdziecie tam wszystkie najważniejsze szczegóły w ich temacie. A na sam koniec filmu mam dla Was taki temat jako bardziej ciekawostkę, a mianowicie nie wiem czy każdy z Was wie, ale w ostatnich dniach, w trakcie wakacji twórców, kolejna aktualizacja została wprowadzona na serwery startowe. Przeważnie oznacza to, że aktualizacja trafi do gry w kolejnym tygodniu, ale w tym wypadku akurat wiemy, że nie trafi ona wtedy do gry, chyba że Fortnite zmieni troszeczkę daty wydania update'ów, ale na teraz się one totalnie nie zmieniły. Tak więc jest to można powiedzieć zwiastun kolejnej aktualizacji, który po prostu daje nam znać, że kolejny update jest gotowy w 100% i będzie to jedna z ważniejszych aktualizacji, jaka pojawi się w obecnym sezonie z jednego prostego powodu. A mianowicie zaraz po jej wprowadzeniu do gry trafią nowe zadania fabularne o nazwie Napad na Leviatan, czyli ten wielki statek od Megalodona, ale to nie jedna nowość jaka ona wprowadzi i samych zmian tam będzie naprawdę bardzo i to bardzo dużo. Dużo. Między innymi otrzymamy nowe przedmioty na wyspie, sporo nowych zmian w temacie lokalizacji, ogrom zmian fabularnych, darmowe nagrody i wiele więcej. Na dniach postaram się zrobić dla Was taki wstępny odcinek, w którym przedstawiam wszystkie dotychczasowe nowości, jakie znamy i wiemy, że pojawią się w tej aktualizacji, ale to dopiero za jakiś czas, tak więc wyczekujcie kolejnych odcinków. A jeżeli ktokolwiek z Was chce na kanale kolejne odcinki na temat sezonu czwartego oraz nowości, to zostawcie pod tym filmem łapkę i komentarz sezon czwarty, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Jo!